Pod koniec września 2015 roku wyruszył w długą podróż, której celem było zwiedzić mniejsze miasta, będące kiedyś stolicami województw. Swoją reporterską podróż zamknął w książce pod tytułem Miasto Archipelag – Polska Mniejszych Miast. Mowa o Filipie Springerze, który jest reporterem, fotografem, autorem wielu książek reportażowych, nominowanym do wielu prestiżowych nagród. Odwiedził on Tarnobrzeg, aby spotkać się z jego mieszkańcami i porozmawiać o swojej twórczości. Nie tylko jego postać, ale również to, jak w książce opisał Tarnobrzeg, wzbudziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta, którzy licznie przybyli na spotkanie. Odbyło się ono w filii numer 1 miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Tam dyskusja toczyła się głównie wokół wcześniej wspomnianej publikacji Miasto Archipelag – Polska Mniejszych Miast. Miasto Archipelag jest po to, żeby przywrócić opowieść o średnich miastach, tych, które utraciły status województwa, do opowieści ogólnopolskiej, o Polsce w ogóle, bo ta opowieść o tym, jak się Polska modernizuje, co się w niej dzieje dobrego i złego, przez to, że media są bardzo warszawocentryczne, skupia się na dużych miastach, pomija te średnie, a takie, do których trudniej dojechać, już zupełnie pomija. Dlatego myśmy w tym projekcie uruchomili wiele kanałów narracji, które miały opowiedzieć o tych miastach i nadal opowiadamy. 6 stycznia 2016 roku Filip Springer trafił do Tarnobrzega. Data i miejsce, jak twierdzi autor, to zwykły przypadek. Reportażysta opisał miasto takim, jakim w Święto Trzech Króli je zastał – pustym. Ta podróż była tak zaplanowana, żeby trochę opowiedzieć o całej Polsce. I myślę, że opowieść o tym, jak jest w Tarnobrzegu, także w taki dzień, jest ważna po prostu i też coś mówi. I też mówi o problemach tego miasta, a jednym z nich bez wątpienia jest depopulacja i wyjazd ludzi. I to, że jest pusto na ulicy, to nie wynika tylko z tego, że akurat było Święto Trzech Króli, ale także z tego, że Tarnobrzeg dramatycznie traci mieszkańców. Jak zapowiada Filip Springer, to jeszcze nie koniec. Projekt będzie mocno promowany w internecie, w artykułach pojawi się również kolejna książka, będąca przewodnikiem po każdym z opisanych wcześniej miast.